Ceny za malowanie drzwi są uzależnione od szeregu czynników. W grę wchodzi rodzaj drzwi, ich stan, materiał, z którego są wykonane, a także stopień skomplikowania prac. Koszt malowania drzwi oscyluje między 50 a 100 zł za metr kwadratowy lub od 100 do 300 zł za sztukę. Można zauważyć, że malowanie drzwi pełnych jest nieco tańsze niż przeszklonych. Wynika to z dodatkowej precyzji wymaganej przy malowaniu drzwi z elementami szklanymi, co zwykle oznacza więcej pracy. Jeśli chodzi o malowanie futryn, koszt takiej usługi oscyluje między 50 a 110 zł za sztukę. Jak zawsze, ceny mogą się różnić w zależności od stanu futryny, jej rozmiaru i rodzaju materiału, z którego jest wykonana. Malowanie okien zespolonych kosztuje od 65 do 200 zł za metr kwadratowy. Malowanie okien skrzynkowych jest nieco droższe kosztuje od 80 do 250 zł za metr kwadratowy. Większa cena wynika z faktu, że okna skrzynkowe są bardziej skomplikowane w konstrukcji i ich malowanie wymaga więcej czasu i precyzji. Pamiętaj, że podane ceny są cenami netto i dotyczą tylko robocizny. Jeśli chcesz sprawdzić ceny w Twojej okolicy, to w opisie znajdziesz link. Napisz w komentarzu: ile zapłaciłeś za malowanie drzwi lub okien w swoim domu? Zobacz też inne wyceny i pamiętaj, aby zasubskrybować kanał.